Przemek Urbański, informatyk, aktywista społeczny, przez wiele lat pracujący za granicą, jako ostatni dołączył do stawki kandydatów na prezydenta Szczecina. Jak mówi, jego start i utworzenie komitetu Wygrajmy Szczecin to próba wprowadzenia do szczecińskiej polityki osób spoza niej, którzy chcą zmieniać samorząd i czynić go bardziej obywatelskim. Moja kandydatura została ogłoszona naprawdę dopiero w ostatnim tygodniu, gdyż dyskutowaliśmy z 4 innymi osobami oprócz mnie. Myśleliśmy, że może one się zdecydują. Moim zdaniem mają większe doświadczenie samorządowe. Jednak z racji na swoje obowiązki w pracy, rodzinne i tak dalej, nie zdecydowali się, więc ja podjąłem tą rękawicę i ja kandyduję na prezydenta. Proszę mnie zrozumieć, że to nie jest... zdajemy sobie sprawę z naszych niewielkich szans, ale mimo to ktoś musi przedzierać szlaki, nawet po to, żeby ówczesna władza czuła taki bicz społeczeństwa. Komitet Wygrajmy Szczecin problemów w mieście widzi całkiem sporo. Społecznicy chętnie diagnozują, mniej chętnie jednak mówią o sposobach na ich rozwiązanie. Głównym naszym takim naprawdę celem jest aktywizacja społeczeństwa i jeśli uda nam się zaciągnąć kolejnych wyborców do urn, jeśli uda nam się ich zaangażować w życie społeczne naszego miasta, no to już czujemy się wygrani. I nawet po ogłoszeniu tego mojego kandydowania na urząd prezydenta, ja otrzymałem zmasowaną ilość bardzo pozytywnych komentarzy. Czy pozytywne komentarze wystarczą? Komitet zdaje sobie sprawę ze swoich małych wyborczych szans, jednak jak podkreśla Przemek Urbański, to nie jest inicjatywa na jedne wybory, a na szerszą działalność w najbliższych latach. Wygrajmy Szczecin chciałoby odpartyjnienia samorządu i oddania władzy dosłownie w ręce mieszkańców, a z tym podobno w Szczecinie nie jest najlepiej. Mieliśmy takie przypadki i było ich naprawdę bardzo duża ilość. Mnie sama bardzo zaskoczyła skala tego zjawiska, że ludzie bali się przyjść na nasze spotkania, a nawet kolejnym krokiem było to, że bali się kandydować z naszych list, bali się o swoje miejsca pracy, bali się o miejsca pracy swoich bliskich. Chodzi o to, że jednym z największych pracodawców w tym mieście jest Urząd Miasta oraz uczelnie, czyli to jest strefa publiczna finansowana z pieniędzy publicznych. Z list Komitetu Wygrajmy Szczecin wystartuje m.in. znany z walki o zachowanie willi Grüneberga Mariusz Łojko, była działaczka ruchu Palikota Dorota Markiewicz czy sam Urbański. Wybory samorządowe odbędą się 16 listopada. Aby wprowadzić przedstawicieli do Rady Miasta, trzeba przekroczyć 5% próg wyborczy.